Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście Nexion. No i na sam początek takie parę słów wstępu. Króciutkie, naprawdę króciutkie. Po pierwsze, należą się wam drobne przeprosiny za fakt, iż był taki przestój z serią Zgadnij Kto To. Było to spowodowane z różnych powodów. Pierwszy miesiąc byłem na dobrą sprawę uziemiony, jeżeli chodziło o nagrywanie. Później były troszeczkę komplikacje, jeżeli chodziło o grafiki do tej serii. A później też to wyniknęło z mojego własnego, no po prostu lenistwa, szczerze powiedziawszy. Dlatego też chciałbym to wam w jakiś sposób wynagrodzić. A zapytacie się, w jakim? No w najlepszy możliwy. Mianowicie większą ilością odcinków z serii Zgadnij Kto To. Chciałbym też was o coś poprosić i zarazem poinformować. Nie lubię czegoś takiego robić, w szczególności na początku materiału, zawsze to robię na końcu, w takim drobnym podsumowaniu. Ale moi drodzy, sprawa wygląda następująco, że na moim kanale wszystkie wyświetlenia i osoby, które oglądają moje filmy, aż ponad 50% osób ogląda moje materiały bez subskrypcji. Dlatego jeżeli oglądasz mój kanał, lubisz moje filmy, lubisz moje serie, a nie subskrybujesz mojego kanału albo nie masz konta na YouTubie, to serdecznie zachęcam do zasubskrybowania, zostawienia dzwoneczka. No z tego będą same pozytywy, w szczególności dla ciebie, bo będziesz dostawał informacje o tym, że jest nowy film, nie będziesz musiał specjalnie go szukać, a dla mnie no to jest fajna sprawa, tak? Fajnie mieć więcej widzów, większe grono. Pytanie też brzmi następująco, czy wy chcecie koniecznie te Zgadnij Kto To? Tak więc zróbmy... Pytanie też brzmi następująco, czy wy chcecie więcej tego Zgadnij Kto To? Zróbmy tak. Jeżeli pod tym odcinkiem spróbujecie wbić około 10 tysięcy łapek w górę, mam nadzieję, że na taki odcinek to nie będzie jakiś wygórowany próg, zbytnio wygórowany próg, tym bardziej z fajnym gościem, to w przeciągu 2 tygodni, obiecuję, że w przeciągu 2 tygodni pojawi się kolejny, 4. już odcinek Zgadnij Kto To. Jeżeli się nie pojawi w przeciągu tych 2 tygodni, a będzie tutaj wbita ta określona wcześniej liczba łapek w górę, to możecie mi uciąć ręce, nogi, dekapitację zrobić, no wszystko, naprawdę, co tylko chcecie, jestem do waszej dyspozycji. Tak więc liczę na subskrypcję i łapkę w górę z waszej strony, możecie też napisać o tym komentarz, wtedy z pewnością się do tego odniosę, a teraz zapraszam was na naprawdę mega, mega fajny odcinek. Bo robimy Zgadnij Kto To... z polskiej ekstraklasy. Będzie się działo. Będzie się działo. Cześć, witajcie, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie moi drodzy po nieco dłuższej przerwie w Zgadnij Kto To, a w 3. odcinku mamy gościa. Gościa, którego raczej większość z was zna. No jeszcze niedawno tak się parał raczej z Fifą, tak na dosyć często, nawet bardzo często. Teraz taka chwilowa przerwa, mam nadzieję, że chwilowa, tak, bo musisz wrócić tutaj. Tak więc witam cię bardzo serdecznie, Alien, cieszę się, że zechciałeś przyjąć zaproszenie. Dzięki za przyjęcie mnie oczywiście. Hej, wiesz, jakoś cię tam wcisnąłem do kalendarza. Taki zajęty jestem. Moi drodzy, Zgadnij Kto To, wy zasady znacie, ja Alienowi już przed nagrywaniem też przybliżyłem wstępnie, ale postanowiliśmy pójść o krok dalej, mianowicie założyliśmy się o wygraną, a raczej o to, co musi zrobić przegrany. No, czy przybliżysz, tak, Alien, co uważam, tutaj się ma? Uważam, że to jest genialny pomysł, czyli... Osoba, która przegra, musi wrzucić na fanpage kompromitujące zdjęcie, kompromitującą fotkę z na przykład podwójną brodą. Ja mogę nawet zademonstrować i będzie genialnie. Uważam, że będzie miód malina. Tak jest. I to jeszcze tak od spodu, tak idealnie zrobione. Tak, żeby tak wszystkie warstwy było widać. Tak jest, dobra, super. Albo zdjęcie, jak pokazujesz, że ktoś zgubił zegarek i robisz bez majtek zdjęcie i pokazujesz zegarek, że ktoś zgubił. Tego nie było w planach. Tego nie było w planach, to się wytnie, dziękuję, lecimy dalej. Dobrze, dobra. Tak więc wydaje mi się, że stawka jest naprawdę, jest grubo. Jak widzicie, w tym momencie możemy się, albo jeszcze nie, przecież musimy oczywiście zacząć od kamień, papier, nożyce tradycyjnie, tak. Kto rozpocznie pierwszą rundę, tak więc czy jesteś gotowy na kamień, papier, nożyce? Sekundkę, już, jestem. Co ty, musiałeś jakoś przygotować? Raz, dwa, trzy. Aha, dobra, to czekaj, to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. A to trzy. Już robisz? Tak. A nie. Dobra, to jeszcze raz. No dobra, to jeszcze raz, to już dobra. Możemy robić, tak to tak, uwaga, okay. Trzy, dwa, jeden. Raz, okay. Dwa, trzy. Co jakby ty? Powiedziałeś 3, 2, 1, później raz, dwa, trzy, nie wiedziałem, w którym momencie mam w końcu coś pokazać. No bo odliczam ci 3, 2, 1 do raz, dwa, trzy. Aha, okay. To robi sens. Dobra. Co masz? Nożyce, no to ja mam kamień. Czyli ja wygrywam i tym samym zaczynam i zadaję proszę pierwsze pytanie. Tak więc... A to ja muszę najpierw wybrać kartę, poczekaj. Tak jest, właśnie, to teraz trzeba wybrać kartę. Jest sekunda, tylko ty mi nie mów, jaką kartę wybierasz. Dobra, czekaj, to ja już wiem, kogo wybrałem. Dobra, ty już wiesz, kogo masz wybranego. Spoko, to mi się podoba. To jest takie podejście takiego pewniaka trochę tutaj. Ale bardzo dobrze, o to chodzi. Okay. Dobrze, w takim razie
Ja kartę też mam już wybraną. Czy możemy się w takim razie przenieść na panel z kartami? Jasne, myślisz? Proszę cię bardzo. Okej, okay, w takim razie przeniesiemy się. No i czas na moje pierwsze pytanie. Ja zaczynam. Tak więc, pytanie będzie brzmiało następująco. Tutaj wcześniej dywagowaliśmy na tematy różnych kart rodzajów, tutaj ci musiałem tłumaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja zastanawiam się, czym się mogłeś kierować przy wyborze karty? Czy to było po prostu coś tak kompletnie randomowego, czy może się kierowałeś na przykład tym, że... A ty chcesz nie, za dużo, powiem ci, za dużo informacji już na start chcesz ale wiedzieć. Ale ja nie chcę nic ale... od ciebie, tylko ja sobie tutaj myślę, no nie, bo... dobrze, dobrze, fajną masz taktykę, podoba mi się, że kombinujesz. A, dobra, ale czy wykombinujesz, to już jest inna sprawa. Ale czy wykombinujesz? Sprawa. Dobra, to ja zrobię inaczej. Ja pójdę po tak nieco nietypowo. Mianowicie, czy twoja karta to karta srebrna, błyszcząca? Srebrna, błyszcząca karta. Nie. Nie, nie jest to srebrna, błyszcząca karta. Nie. Okej, w takim razie sobie odznaczam wszystkie srebrne, błyszczące karty. Teraz jeszcze się wtrącę na chwilkę, mianowicie... Proszę. Moi drodzy widzowie, wiem, że jesteście kibicami Ekstraklasy. My tutaj poszliśmy w Ekstraklasę początkowo, tak szczerze powiedziawszy, z takim bardziej przymrużeniem oka, bo na początku wybieraliśmy sobie standardowo tak karty, raczej ja tutaj wybierałem karty, a ta ostatnia linijka to są najciekawsze karty, te legendy po prostu, no i przede wszystkim wszystkie złote karty, jakie się nie pojawiły wcześniej, tutaj wstawiłem, no bo wydaje mi się, że akurat w Ekstraklasie na tyle tych złotych kart było mało, że warto by było je wszystkie umieścić. No i do tego są tutaj te najciekawsze karty, czyli jakieś ciekawsze Man of the Match'e, Totsu, więc... Poczekaj, mogę cię zatrzymać, po prostu chce mi się śmiać, jak mówisz najciekawsze karty, a potem wklejasz ekstra klas i że nie było ich dużo. No bo nie było. A swoją drogą, kto u ciebie jest kibicem Ekstraklasy? Kto ogląda? Kto w ogóle ogląda Ekstraklasę? O nie mów tak, bo w tym momencie... Nie, ja już czuję tą klawiaturę, która się... Ona ale się to, już to ja jestem ten okropny. Spoko, ja sobie lubię czasami rzucić takim żartem, bo wtedy jest tak, więcej komentarzy. Tak, ale to będą u mnie na kanale wyzywać, ale jest więcej tak? komentarzy! Woo! Super, hurra, będą mnie bluźnić w komentarzach. Ale dlaczego ciebie? To ja jestem tutaj ten zły. Ale będą bluźnić mnie. Nie, tam. Znaczy w sensie, że na moim kanale, to tak nie jest ładnie. Tam przesadzasz. A, przesadzasz, mówię, no dobra. W takim razie, wydaje mi się, że możemy w takim razie przenieść się na twój panel. Tak. Dobrze, w takim razie, czy twoja karta jest kartą, a polecę tak, Team of the Season. Ale jaką Team of the Season? Złotą. Złotą Team of the Season, ja widzę, że ty tutaj tak grubo wlatujesz, tak od razu się rozpędziłeś. Mm-hmm. No powiem ci, że... No nie wiem, czy... No nie jest to złota karta Team of the Season. Okej. Okej, okay, dobra, w takim razie. Oczywiście, moi drodzy, przypominam zasady. Jeżeli na dane pytanie odpowiemy twierdząco, odpowiedzią tak, to wtedy osoba, która zadawała to pytanie, ma prawo do zadania jeszcze jednego pytania. Dobra, w takim razie. Panie Karolu, ja mam do pana też pytanie. Proszę bardzo. Czy twoja karta, może pójdźmy teraz tak bardziej, wcześniej powiedziałem takimi nietypowymi, to właśnie typowymi. Mhm. Czy twoja karta to karta... Man of the Match, karta pomarańczowa. Nie. Nie, nie jest to karta pomarańczowa. No dobrze. W takim razie ja sobie wszystkie tutaj wyeliminowałem. Mhm. Okej, okay, no to w takim razie teraz przenosimy się tutaj do ciebie. Kminie, kogo ty mogłeś tu wybrać? A, ty tak sobie tutaj się zastanawiasz, widzę. Tak. Bo zastanawiam się z tych wszystkich kart... Poczekaj. Bo jeśli mówiłeś, że te na samym dole są ciekawymi kartami... To może czy twoja karta jest brązową kartą świecącą? Tutaj powiem ci, że bardzo ciekawa, wręcz interesująca metoda, a raczej kierunek, w jakim poszedłeś. No ale nie. Nie, okej. Okay. Nie, czyli no nie, tu sobie no nie. mogę odznaczyć. Proszę cię bardzo, odznaczaj jak najbardziej tutaj kartę. Dobrze, w takim razie teraz chyba mogę ja zadać już pytanko. Co o tym myślisz? Tak, proszę cię bardzo. Ja tu jeszcze sobie odznaczam. Okej, okay, ale przeniesiemy się w takim razie na mój panel i ja sobie tutaj popatrzę i się zastanowię. No, kto to może być? A może, skoro ty tutaj tak... Niegdyś jak nagrywaliśmy odcinek z FIFA 16, to graliśmy na twoim kanale... Do mnie nagrywaliśmy odcinek, gdy graliśmy Brazylią, tak. A do ciebie graliśmy Koroną Kielce. Aha. Jako, że oczywiście jesteś z Kielc i czy może twoja karta będzie właśnie
z tej drużyny? Nie! A ja jeszcze nie zadałem pytania, co ty wiesz? Ale ja ci odpowiadam już, że nie. No ale dobra, mów. W sensie, no, dobra, nie, dobra, nie to, Korona to... Kielce. To już, no dobrze, już to, to jest, ale to, to jest dodatkowe pytanie, dawaj, no. Nie, no dodatkowe nie, teraz twoja kolej. Nie, no spaliłem, nie, no moja wina, dawaj. Nie, dobra, będzie to jest moje pytanie, Korona Kielce. Okay, dobra, okej, okay. To nie. To nie, to okay. To nie. Okay, dobrze, w takim razie przenosimy się na twój panel i czy tutaj mnie zaczarujesz mnie w jakiś sposób, jakąś swoją dedukcją? Nie wiem, postaram się oczywiście. Bardzo dobrze. Bardzo jakby siedzi mi z tyłu głowy taka myśl, że nie wybrałbyś czegoś oczywistego, czyli powiedzmy takiej jednej z najlepszych kart. Tylko celowałbyś coś właśnie w takiego, wiesz, może oldschoolowego. Czy... O, proszę. Czy twoja karta... Czy mogę posługiwać się imionami zawodników w ogóle? Jak najbardziej możesz. Dobrze, czy twoja karta, czy może na twojej karcie widnieje imię i nazwisko Jan Mucha? Powiem ci, że z grubej rury wyleciałeś, jak tutaj już od razu się konkretnie o zawodnika pytasz, ale jest to ciekawa taka dedukcja, że od razu poszedłeś w te karty, które, no nie oszukujmy się, no do najnowszych to nie należą. Owszem. Ale nie jest to Jan Mucha. Okej, okay, dobra, to ja go sobie tu wyeliminuję. O, cacy. Dobrze, proszę bardzo, w takim razie teraz twoja kolej. Dobrze, to ja teraz pójdę nieco inaczej. Mianowicie zapytam się ciebie, czy twoja karta jest kartą z FIFA 15? Nie. To nie jest karta z FIFA 15. Alien, popatrz jakie ładne karty, a ty ich nie wybierasz. No, prawda? Kurczę, jestem trochę w szoku, że tak strzelasz. Chociaż może no, z drugiej strony... Co z tego, strzelam i nic mi to nie przynosi, no mi żadnego właśnie skutku, więc dobrze. To... Okej. To teraz może tak. A czy twoja karta ma niebieski karta kolor? Mogę w ten sposób? Czy muszę bardziej no tak sprecyzować? Nie, musisz tutaj sprecyzować. Akurat pomarańczowy kolor to w przypadku Man of the Match możesz powiedzieć, ale tutaj musisz sprecyzować. Dobra. To... A, poczekaj, to jest FIFA 10, 12. Czy twoja karta jest kartą niebieską z FIFA 13, jeśli dobrze liczę? Tak, dobrze liczysz, ale nie jest to karta Team of the Season Wołąkiewicza z FIFA 13, tak jest, o tą kartę ci chodziło, tak, prawda? Tak, dokładnie. Nie jest to dobra ta karta. Dobrze, czyli przerzucamy się z powrotem do mnie, ja teraz pójdę też, tak się zastanawiam tutaj, czy ty może się schowałeś tutaj gdzieś, skryłeś w tych takich... obszarach tych FIF nieco starszych, a może tych nieco nowszych. Tak. Ale spróbujmy. Czy twoja karta to karta srebrna Team of the Season? Nie. Nie, nie tutaj jest to nie srebrna trafiłeś karta Team of the Season, okay, rozumiem. Czyli podobne pytanka jest z jednej i z drugiej strony. A ładnie, powiem ci, że ładnie eliminujesz karty. Fajna taktyka. Myślę, że dojdziesz do mojej szybciej niż ja do twojej. Aczkolwiek, to jak to takie... w futbolu, różne rzeczy mogą się dokładnie zdarzyć. Dokładnie, to paradoksalnie jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, to z Unitedem, jak nagrywałem w drugim odcinku, to no, dosłownie jedno pytanie mnie dzieliło od tego, żebym wiedział, że to jest jego karta, a nagle mu poszła salwa, gdzie dwa razy odpowiedziałem tak i pozamiatane. I miał trzy pytania pod rząd i mnie wyleczył po prostu. Więc to jest, nic nie jest pewne. Okay, twoja kolej. Okay. A czy twoja karta... Poczekaj, bo tak myślę. Nie wiem, czy mogę tak w ten sposób zagrać, ale czy twoja karta jest kartą Legii lub zawodnika z Legii? Jak najbardziej możesz w ten sposób się pytać o konkretne kluby. Dobra. Ale nie jest to nie zawodnik jest z Legii. Tak jest. Dobrze, czyli tutaj eliminuję sobie tu wszystkich z Legii. Czekaj, jeszcze rzucę okiem tylko, czy kogoś nie przeoczyłem tutaj. Masz zawodników z Legii też w tej dolnej tej, bo Legia ma tak, sporo kart widzę, złotych, widzę, więc... Widzę. Dobra, chyba wszystkich już mam. Dobrze, to w takim razie moja kolej i teraz ja mam do ciebie inne pytanie nieco, ale też się zastanawiam, w którym kierunku ty tutaj mogłeś pójść. Ale dobrze, spróbujmy. Czy twoja karta to karta złota błyszcząca? Nie. Nie? Nie jest to złota błyszcząca. Karol, ty byś mógł odpowiedzieć na jakieś pytanko, chociaż raz twierdząco, co ty na to? Nie.
Okay. No dobra, no jak tak nie, twierdzisz. Nie, nie to... mogę, nie mogę, bo to, wiesz, byłoby jednoznaczne z twoją wygraną. A może, może. No, a ja tutaj się tak łatwo nie poddam, będę walczył. W takim razie, mój drogi, mm-hmm. czy no, twoja słuchajcie. Karta jest kartą Man of the Match? Mówiłem ci o tym, że jedno pytanie czasami potrafi dużo zmienić. Tak. No ale nie tym razem, nie jest to karta Man of the Match. Jezu, serio taki suspens robisz tylko po to? Jaki ty jesteś człowiek okropny. Dobra. No, tak okay, ma być, tak trzeba. Dobrze, w takim razie ty tutaj sobie odznaczasz karty pomarańczowe. Przejdźmy tak. teraz do mnie. Ja zadam pytanie nieco inne. Mhm. Czy twoja karta jest kartą... Tak. Brązową, błyszczącą. Tak jak powiedziałeś, jedno pytanie może zmienić bardzo dużo. Mhm. No i niestety muszę powiedzieć, że nie miałeś racji. Nie jest a to... A ty, tutaj chciałeś się też tak. ubawić. A co, jak ty mi, to i ja tobie taki suspensik. No dobra. Dobrze, to niech będzie. Dobra. Mhm. W takim razie ja sobie odznaczam wszystkie karty brązowe błyszczące. Tak. I przenosimy się z powrotem do ciebie, na twój panel. Mhm. Jezu, wiesz co mi przyszło do głowy? Czy twoja karta, albo czy zawodnik na twojej karcie jest Polakiem? Ale tu jest tylu ich, że chyba nie chcę wiedzieć w ten sposób, więc jakby to nie jest moje pytanie. Mhm. Ale... Ale... Ale mogę zadać takie pytanie. Mhm. Czy twój zawodnik jest spoza Polski? Teraz musimy się zastanowić nad genezą tego pytania, czy to jest pytanie, które zawiera w sobie przeczenie, bo gdy raz tak zagraliśmy, to widzowie powiedzieli, że okay, coś takiego nie do końca tak. ma ten. To inaczej, właśnie... czy twój zawodnik jest Polakiem? Niech będzie już ta pierwotna wersja mojego dobra. Pytania. To wtedy to w takim razie tak, jest Polakiem. Dobra, okej, okay, czyli w porządku. To nie, myślałem, że będzie gorsze to pytanie, jeśli mam być szczery, ale to mi eliminuje całkiem... sporą ilość zawodników. Poczekaj, to zdecydowanie, tutaj, tak. Tutaj, to pytanie wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie jest takim troszeczkę... Okay. No pomocne, nie powiem. Pomocne, dokładnie. Chcę tutaj określić jakiegoś żniwiarza po prostu takiej roli, ale... Czekam w takim razie na drugie pytanie. Okej. Okay. W takim razie... Czy twoja karta... jest kartą złotą błyszczącą? Nie, nie jest to karta złota błyszcząca. Okej. Okay. Dobrze. W takim razie, wróćmy z powrotem do mnie. Mm-hmm. No i powiem szczerze powiedziawszy, że od początku chciałem nieco uniknąć tego pytania, ale jak już je wywołałeś, jak już aha. je uruchomiłeś, no to oho. Również pójdę w tym samym kierunku. Tak więc, czy twoja karta jest Polakiem? Czy twój zawodnik jest narodowości polskiej, czy ma przy swojej karcie flagę Polski? Niestety... Ale... Niestety tak, czy niestety ale, nie? A to poczekaj. Niestety, ale... Ale? Tak, jest Polakiem. Jest Polakiem, rewelacja, o to chodzi. Dobrze, mm-hmm. w takim razie ja tutaj muszę mieć sekundę na oznaczenie wszystkich nie Polaków, rodaków. Mhm. Tak więc każdy nie Polak, rodak tutaj został w tym momencie wyeliminowany. No i dobrze, to w takim razie czas na moje drugie pytanie, tak? Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. W takim razie ja ci zadam pytanie następujące. Czy twoja karta to karta z FIFA 17? Wydaje mi się, że tak. Nawet jestem przekonany, że tak. Mówisz? Dobrze, tak. W takim razie... Odznaczam sobie wszystkie karty, które do tej FIFA nie należą. Kontynuujemy w takim razie moją sagę tych pytań. Tylko teraz się zastanawiam, cholera jasna, jak to wszystko ubrać w słowa, żeby wyszło na moje, bo podejrzewam jednego zawodnika, ale nie chcę wylecieć na takiego zbytniego pewniaka tutaj. To często może być, wiesz, mylne. Możesz... Może. No, może cię to sporo kosztować. Bo ja mam kolejne pytanie, które mi bardzo pomoże.
więc dobrze. Musisz a ja muszę tutaj, czekaj, ja się przyjrzę, wiesz, ja się tutaj przyjrzę tutaj tym zawodnikom, czy tutaj one mają jakiś taki wspólny element. Mm-hmm. Ha! Jasne, że mają. Czy twoja karta gra na pozycji środkowego obrońcy, czyli center back? Zaraz ci powiem, poczekaj sekundę. Mm-hmm. Tak, owszem. Tak, rewelacja. W takim razie tutaj opłacało się skupić chwilowo. Mm-hmm. No i teraz są takich dwóch gagatków, że kompletnie nie wiem, w którego z nich tutaj mogłeś pójść. Tak. Z jednej strony ty jesteś taki żartowniś. A z drugiej strony, może ty chciałeś tutaj pójść w coś tak nieco bardziej poważnego i w taką historyczną kartę, bym powiedział. Aha, no ciekawe, ciekawe myślenie. No to teraz stoisz przed wyborem. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i nie zostaje ojcem, tak więc czy twoja karta to Jakub Wawrzyniak? Powiem ci tak. Nie. Szybko ci poszło, ale nie. Ale nie, nie jest to Jakub Wawrzyniak. Nie jest. Dobrze. Okej, okay, to czas w takim razie, po takiej drobnej chwili przestoju na mojej planszy. Na reklamy! Tu. Wracamy do twojej planszy. No i czas na twoje pytanko. Czy twój zawodnik ma overall 74? Czekaj, przepraszam chwilę. Dobrze. Muszę sobie przypomnieć, czy że tak to... Którego zawodnika wybrałem? Nie, bo ja sobie jego kartę po prostu zduplikowałem, tak żeby mieć ją osobno. Okej. Okay. Ale zastanawiam się, czy pytania o overall były dozwolone, bo pamiętam, że kiedyś, nie wiem, czy to było rok, czy dwa lata temu, też się o to pytaliśmy, ale nie wiem, czy widzowie nie powiedzieli, że pytania o overall są trochę bezcelowe, bo wtedy możesz sobie... No bo mówiłem ci takie, że musisz się pytać konkretnie o rodzaj karty, nie możesz po prostu rozumiem, się ogólnie zapytać, okay, czy brązowa, tylko... Okay. A pytania o overall trochę ci generalizują po prostu przedziały overallowe. No tak, to prawda, tu mógłbym wyeliminować większość kart jednym strzałem. Więc trzeba by było tutaj pytania o overall, z tego co pamiętam, to tutaj było powiedziane, że o nie się staramy trzymać się ich tutaj. Przepraszam, że ci mówię dopiero o tym teraz. Nie, spoko, absolutnie nie ma problemu. W biegu sobie przypominam po prostu o tym. Dobra, to może inaczej. Czy twoja... karta gra w Wiśle Kraków? Nie. Okej. Okay. Dobra. Karol? Tak, wiem. wiem. Michał Pazdan? Nie. Jak to nie? No nie. Jak nie, jak to mi zostało, jak to jest jedyna karta, jaka mi została? Nie, no jest jeszcze jedna. No jak? No przyjrzyj się, co ty jesteś? Nie ma jeszcze jedna była przed chwilą. Jest Dobra, żartuję. Tak, to jest Michał Pazdan. Co ty jesteś najgorszy na świecie? Dlaczego ty to tak odwdzięczyłem ci się! Nie tylko ty możesz być najgorszy na świecie, stary, z tymi suspensami. W mózgu mi po prostu jak, nie wiem, była scena w Cats Vegas, jak oni tam na kasyno napadali grając w pokera i to wszystko, jak mu się tam cyferki przewijały przez głowę, to ja miałem identycznie po prostu w tym momencie. No widzisz, no to teraz masz... No. Jezus Maria, dobrze, 1-0, Michał Pazdan, to była twoja karta. Tak, zgadza się. Tak więc 1-0 tutaj dla mnie, ale tak już poza konkursem, bo oczywiście punkt ląduje na moim koncie. Dobra. Mam do ciebie pytanie, czy może podejrzewasz jakąś kartę u mnie? Szczerze mówiąc, nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Dużo ci kart jeszcze zostało? Całkiem sporo, ale strzelałbym chyba w Mile. Sebastiana Mile. Zupełnie druga strona barykady. Mówisz. Nie wiem, czy to ci coś podpowie, bo Mila jest tutaj, to jest jedna z tych kart FIFA 13, nie miała licencji na Ekstraklasę i to jest herb Śląska Wrocław. To nie wiem, czy ci może coś tutaj podpowie, że to jest kompletnie druga strona barykady. Nie, raczej mi to nic nie podpowie. Moim zawodnikiem, czy chcesz poznać moją Oczywiście, kartę? Oczywiście, jasne, jak najbardziej. Moim zawodnikiem był zawodnik po drugiej stronie barykady, tak jak powiedziałem, ponieważ są to dwie drużyny, które w Dolnym Śląsku rywalizują ze sobą bez wątpienia najbardziej. Mm-hmm. Jest to zawodnik Zagłębia Lubin, Filip Starzyński, środkowy pomocnik z FIFA 17. Okej. Okay. Starzyński, tak jest. Wiesz co, wcześniej tak myślałem, że kartą może ta. Srebrną, niebłyszczącą. Że może ta. A co do tego, wiesz, że po drugiej stronie barykady ja totalnie nie oglądałem nigdy Ekstraklasy. Mnie nie interesowało. Dlatego się pytałem. No. A tutaj, szczerze ci powiem, że co do Pazdana, korciło mnie, żeby już w trzecim pytaniu wlecieć z Pazdanem. Mm-hmm.
ale nie chciałem wylecieć na zbytniego pewniaka i no po prostu tak, gdyby mi się tutaj sytuacja troszeczkę uprzykrzyła, to bym od razu powiedział, bo w pewnym momencie, nie pamiętam teraz dokładnie z czym, ale troszeczkę się sprzedałeś chyba z faktem, że w jakiś sposób, albo przynajmniej tak to zinterpretowałem, że się sprzedałeś troszeczkę z faktem, że masz tutaj taką kartę, albo przynajmniej po prostu jakoś to wydedukowałem. W każdym razie... Próbowałem kombinować i może przekombinowałem, czaję. Być może. I w trzeciej rundzie po prostu już tak byłem jakoś ten... Pazdan się tak do mnie uśmiechał, a w końcówce to już mi zostało kilka kart i... No cóż, okay. Czas rozpocząć rundę drugą. Czy jesteś gotowy? Aj, za sekundkę będę. Tak więc, Karol, czy jesteś gotowy już na rundę drugą? Czy masz wybraną swoją kartę? Wiesz co? Mam. Masz? Fantastycznie. W takim razie... Mam wrażenie, że to jest oczywisty wybór, to co zrobiłem. A wiesz co? Poczekaj. Może ja zmienię sobie jednak, bo to będzie zbyt łatwe. Okej, okay, ja skoro wezmę, tak uważasz. Wezmę. Kogo tutaj dobra, weźmiesz, mam. Się tak zastanawiasz? Okej, okay, mam. Półdniak mini, to ja się boję, co ty tutaj wziąłeś, naprawdę. Spokojnie, dasz radę. Wierzę w to. No, ja również wierzę. Okej, okay, no to jestem gotowy. Jako już pierwszą rundę wygrałem ja i wynik jest oczywiście 1-0 dla mnie korzystny, tak więc drugą rundę rozpoczynasz tutaj ty swoim pytaniem, tak więc dobrze. Zaczynaj, od razu wlatujemy tutaj. Z grubej rury, czy twoja karta jest kartą złotą, nieświecącą? Złotą, nieświecącą kartą nie jest. Nie jest to karta złota, nieświecąca. Dobra, to ja sobie tutaj odznaczę. Mhm. Czekaj, złota, nieświecąca. Są tutaj chyba trzy karty tylko takie, prawda? Na dole. Tak, dokładnie. Dobra, okej, okay, to mam. Okej, okay, super. W takim razie przerzucamy się do mnie. Dobra. I ja też zacznę sobie od pytanka takiego, które powinno paść od razu. Tak więc, Alien, czy twoja karta to Polak, Rodak? Czy twoja karta to pazdar? nie jest to Polak. Nie jest to Polak, Rodak? Nie jest to Polak, Rodak. Jak mogłeś nie wybrać Polaka Rodaka? I w tym momencie zezwalam moim widzom na zjedzenie ciebie w komentarzach, naprawdę, bo to, że nie oglądasz Ekstraklasy, to jest jedno. Ale to, że nie wybrać Polaka Rodaka, no to jest naprawdę hańba. Powinienem, wiesz, bo jest sporo tych kart, Polaków, Rodaków. Polaków, Rodaków, no bo jak Polska Liga, no to Polaki, Rodaki. No właśnie, tutaj ładnie się wstrzeliłeś. No okay. Dobra, w takim razie czas na... bo odpowiedziałeś tutaj nie, że to nie jest. Zgadza się. Tak jest. W takim razie twoja kolej, przenosimy się do ciebie na twój panel i twoje pytanie tym samym. To wiesz co, to ja polecę tak samo. Czy twoja tak karta samo. Jest dokładnie Polakiem, Rodakiem? I widać w tym momencie, kto jest prawdziwym Polakiem, kto jest prawdziwym Rodakiem, kto jest dumny z tego, że żyje w Polsce, że jest Polakiem, że jest Rodakiem. Bo tak, jest to oczywiście Polak, Rodak. Okej, okay, dobrze, to ja teraz sobie tutaj wyklikam wszystkich, którzy nim nie są. Rozumiem, to jest troszeczkę czasu ci to tak. zajmie. Dobra, w takim razie, czy twój zawodnik gra na pozycji CB? Nie jest to środkowy obrońca. Okej, okay, dobra. Mhm. To ja sobie tutaj tych wszystkich CB... CB to odznaczasz, wyrzucę, tak jest? Wyrzucę, tak, tylko jeszcze... Dobrze, to ja w takim razie wrócimy do mnie i ja wydaje mi się, że w tym momencie pójdę sobie tutaj w takie pytanko, które z jednej strony mogłyby być oczywiste, ale... czy ono będzie mi aż tak pomocne, tak na dobrą sprawę? No nie wiem, zobaczymy. Dobra. Mamy 2017 rok, więc zapytam się o 2017 rok. Czy twoja karta to karta z FIFA 2017? Nie. Nie jest to karta nie z FIFA 17. Karta. Dokładnie. Rozumiem, w takim razie wszystkie tutaj te karty odznaczam. Mhm. No dobra, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się innej odpowiedzi. Okej. Okej. Okay. A czekaj, jeszcze tu mam CB1. No dobra, okej, okay, dobrze. Czy twoja karta jest kartą srebrną świecącą w takim razie? Srebrną świecącą, tak? Zgadza się. Świecącą czy nie świecącą? Świecącą. Świecącą, tak? Tak. Nie. Nie jest, dobra. Okej, okay, to mi już coś tutaj daje do mówisz? Podziałania. Dobrze, w takim okay. razie ja się ciebie zapytam o coś innego. Proszę cię bardzo. Chociaż z drugiej strony to mi troszeczkę tutaj niewiele daje na dobrą sprawę. Teraz mam troszeczkę porozrzucane te karty tak, że nijakich nie mogę razem połączyć, chociaż nie. Karta srebrna błyszcząca. Czy twoja karta to karta srebrna błyszcząca?
jest taka możliwość. Okej, rozumiem. Tak, jest, jest. Jest to srebrna błyszcząca? Zgadza się. O proszę, to akurat tu się nie spodziewałem, że to będzie odpowiedź twierdząca. No widzisz. To ja już rozumiem, jaką ja powinienem mieć taktykę. Pytać się o coś, o co się nie powinienem pytać na pierwszy rzut oka. Chyba tak. Okej, no to w takim razie to jest odpowiedź twierdząca, więc dla mnie to jest też kolejne pytanie oczywiście. Zgadza się. W takim razie ja się zapytam ciebie o to, czy... Kurde, i teraz pytanie, czy poszedłeś w coś takiego bardziej... Czy to jest FIFA? FIFA... Ktoś mi dzwoni do domu. Czy to jest FIFA 14? Nie jest to FIFA 14. Nie jest to FIFA 14. Ja poproszę o sekundę przerwy. Dobra. W takim razie czas na twoje pytanie po drobnej przerwie, krótkiej, musiałem iść otworzyć listoszonowi. Jasne. Dobrze, czy twoja karta... Czy ja powiedziałem listoszonowi? Nie wiem, chyba tak. Listoszonowi, no dobra, może być i tak. No, przepraszam, kontynuuj. Listy szonuje, no dobra. Jakiś nowy zawód, w porządku. Poczekaj, okay. Bo ja się tak zastanawiam. Kurze, w kogo ty tutaj może mogłeś pójść? Czy twoja karta... Kurczę, no i mam teraz dwa wybory, nie wiem, z którego skorzystać. Rozumiem. Dobra, to może tak. Czy twoja karta gra na pozycji CDM? Center Defensive Midfielder, czyli środkowy pomocnik defensywny. Tak. Nie, nie jest to środkowy pomocnik defensywny. Dobra. W takim razie przechodzimy na mój panel. Tak. I... Pytałeś się o tego zawodnika w pierwszej rundzie, więc tym razem zapytam się o niego ja. Czy twoim zawodnikiem jest Jan Mucha? Nie. Nie, nie jest to Jan Mucha. Nie. Na pewno? Upewnij się, czy to nie jest ta karta? Nie, no ja wiem, jaką mam kartę. Okej, okay, no dobra. To jak tak twierdzisz, to tak chyba musi być, dobrze. Okej. Okay. W takim razie przenosimy się z powrotem do ciebie. Okej, okay, w takim razie, czy twoja karta kłamie tak bardzo, jak ja w poprzednim twoim pytaniu? Co? Czy to był Jan Mucha? Tak! Jaki... Nie, tak się... Dobra, z jednej strony się cieszę, bo wygrałem 2-0, ale z drugiej strony to jest naprawdę bardzo nieładny ten. Jakie nieładne? No... Bo ja tu już jestem psychicznie przygotowany na to, że moim następnym strzałem będzie Cionek. Widzisz, i że wygram 2-0, a tu się okazuje, że ja już wygrałem, że już na ten... Na tym to polega. Już dolarki spływają, że ja nic nie muszę robić. Okej! Okay. To ja czekam na twoje jakieś ładne zdjęcie w takim razie na fanpage'u, z dedykacją dla mnie poproszę. Zapomniałem o tym, no dobrze, niech będzie. A twoja karta jaka była w ogóle? A masz jakieś podejrzenia właśnie? Wiesz co... zaraz ci powiem, zerknę tylko. Czyżby to był Rasiak? Nie, do Rasiaka to daleko. Zastanawiałem się w pierwszej rundzie, czy nie wybrać Rasiaka, ale dobrze trafiłeś, jeżeli chodzi o FIFA. Tak ci podpowiem i teraz może ci to coś podpowie i spróbuj, czy teraz trafisz. Dobrze, czy to jest goalkeeper? Nie. Czyli musi być Boguski. Nie. Co? Golański. Prawy obrońca, Inform z Korony Kielce, 64. Brązowy Inform. A, tutaj siedzi. Okej, okay, dobra. O, dokładnie. Stary, o to mi chodziło, że nawet na niego nie zwrócisz uwagi, że nawet ci nie przyjdzie po prostu zapytać o taką kartę, jaką jest brązowy Inform. To prawda. I bardzo dobrze, sprawdziło się to. Tak więc, moi drodzy, pojedynek zgadnij kto to w trzecim odcinku wygrane przeze mnie, 2-0. Swoją drogą jest to moja pierwsza wygrana w tej serii. W tej edycji. To przynajmniej u ciebie będą, zadowoleni, że wygrałeś, a u mnie będzie jak zawsze, czyli przegrywam. No cóż, nie, to ja akurat to spokojnie, to tutaj mam jakiś element wspólny, wydaje mi się, w tym wypadku. Tak. Dobrze, to ja na zakończenie jeszcze tego odcinka chciałbym się ciebie zapytać. Po pierwsze, tutaj oczywiście kara w postaci udostępnienia publicznie na fanpage'u do fan, swoją drogą, link do fanpage'a i oczywiście do kanału Aliena znajdziecie w opisie. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, na pewno tam znajdziecie coś dla siebie. To, ja mam do ciebie jeszcze pytanko. Tak. Czy widziałbyś kogoś w następnym odcinku? Czy chciałbyś, żeby ktoś jeszcze tutaj wystąpił? Czy może masz ochotę kogoś zaproponować, jakiegoś gościa następnego? Czekaj, pomyślę. Myślę. Wyleci z PewDiePie'em albo... Nie, no bez przesady, poczekaj. Czy może nagrywałeś odcinek z kolegą Ignacym? Z
kolegą Ignacym nie nagrywałem, ale znamy się jak najbardziej i w sumie gadaliśmy już wstępnie, jak byliśmy w Katowicach, to rozmawiałem z nim o tym. Myślę, że to by był dobry pomysł, bo będziesz miał mnóstwo anegdotek, anegdotek? Na odcinku. Tak. I wiedza Ignacego jest naprawdę na poziomie, jeśli chodzi o futbol. Czasami zaskakuje. Tak, rozmawiałem. Jak się poznaliśmy właśnie, to rozmawialiśmy o Ekstraklasie. Tak jest. Ja na przykład się nią kompletnie nie interesuję, a Ignacy będzie coś wiedział, więc myślę, że to będzie dobry wybór. Dobra, to ja się skontaktuję z Ignacym w takim razie i mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych odcinków pojawi się on tutaj na moim kanale. Alien, ja ci dziękuję bardzo, że zechciałeś przyjąć tutaj zaproszenie do tej serii. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś, że tak, była to dla ciebie dobra zabawa. Tak, bardzo fajnie, polecam tą grę 10 na 10. Dobrze, to bardzo się cieszę z tego powodu. Tak więc, moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, link oczywiście do kanału i do fanpage'a Aliena znajdziecie w opisie. Niestety. A cóż, niestety, ja tam się cieszę. A ja się z wami żegnam. Alien, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć na koniec? I nie wchodźcie na mój fanpage. Na kanał też nie. Tak, to i tak pójdzie do kosza ten śmietnik, bo pójdzie. Zobaczycie, ja sprawię, że pójdzie. Ja osobiście twierdzę, że to dobry pomysł, żeby tam wejść i zerknąć. No ale cóż, ja się w takim razie na końcu z wami żegnam. Moi drodzy, jeżeli odcinek się wam spodobał, to zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału. Może do zostawienia kciuka w górę, jeżeli uważacie, że ten odcinek jest warty, żeby zostawić tego kciuka tutaj pod spodem. Ja się z wami żegnam już tak ostatecznie, finalnie i końcowo bez regresu. Dzięki jeszcze raz, Alien. Pa, dzięki. Pa, na razie i pa. Cześć. Cześć.